Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Co ty tak tam chowasz, monitorku? A nic, ja tak tu sobie... Jaki piękny papier! To zupełnie zwykły papier. No pokaż, jaki tam zwykły! Tak, jeżeli to jest zwykły papier, to jestem kotem syjamskim, a nie myszką komputerową. Zwykły papier! Takie bajki to ty sobie możesz modusiowi opowiadać, ale nie mnie. Różowy w czerwone serduszka. No może nie taki zwykły to papier okolicznościowy. A na jaką to okoliczność, Arliku kochany? Czy ty naprawdę musisz wszystko wiedzieć? A muszę. Moja taka dociekliwa myszka jestem. Nie dociekliwa, a wścibska. Czy ty mnie czasem nie obrażasz? No nie będziemy dyskutować nad tym, czy dociekliwa, czy jakoś tam inaczej. Po prostu mów, dla kogo ten papier i po co? Bo muszę coś zapakować. A co takiego? Pilnuj własnego ogonka. No powiedz, mnie możesz powiedzieć. Dobrze już, dobrze dla encyklopedii na walentynki. O rany, na walentynki, ale ja jestem roztrzepana. No tak, walentynki. Jak ja mogłam zapomnieć, że to już dzisiaj? To ty tu sobie pakuj, nie przeszkadzaj sobie, a ja biegnę do sklepu po wstążkę. Niemożliwe, zapomniała o walentynkach i pewnie niczego nie przygotowała dla modusia. O wilku mowa, a wilk już jest. Sam jesteś, Arliku? Sam. Ogoni się nie ma? Uff, to dobrze. Ach. Jak sam, to mogę wejść. A co to za konspiracja? Cicho! Nie hałasuj, proszę. Oj, jakie to ciężkie! Przerwać się można. Uff. Ojejku. A cóż to jest takie wielkie i kanciaste? Jak to co? To prezent dla Ogonisi na walentynki. Taki ogromny. Może trochę za duży, bo chciałem, żeby był okazały. Sam rozumiesz. Zresztą wybrałem największy, jaki był w sklepie. Ale co to jest? Telewizor plazmowy. Plazmowy, a nie wybuchnie. O ile mi wiadomo, to telewizory nie wybuchają, ale służą do oglądania telewizji, a przede wszystkim filmów, za którymi, jak wiesz, Ogonisia przepada. Ale jak kiedyś czytałem, że plazma jest niebezpieczna. Wiesz, jak masz wątpliwości, to zapytaj profesora. On na pewno wszystko ci wytłumaczy. Pewnie tak, ale wiesz, modusiu, jest mały problem. Jaki znowu problem? Na walentynki nikt nikomu nie daje telewizorów. A to dlaczego nie? Bo to takie symboliczne święto, jak ktoś kogoś lubi czy kocha, to daje mu kwiatki, wysyła listy z życzeniami. Może dać jakiś drobiazko, na przykład pluszowego misia, albo czekoladki, ale na pewno nie telewizor i to jeszcze plazmowy. Nie wiedziałem. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale to trzeba zmienić. To będzie taka nowa
tradycja. Tradycja, aby była tradycją, musi mieć wiele lat. To ja dziś stworzę nową tradycję. Jak myślisz, spodoba się Ogonisi? Ależ oczywiście, że tak. Jak tak, to pomóż mi go rozpakować. Przecież to ma być prezent dla Ogonisi, a ty chcesz go rozpakowywać. Pewnie, że tak. Czy ty wiesz, jaki to będzie piorunujący efekt, gdy Ogonisia wejdzie i zobaczy ten telewizor? Strasznie wybuchowy jesteś. Najpierw plazma, a teraz piorunujący efekt. Daj go tu bliżej i powoli wyjmujemy z pudełka. Trzymaj mocno, trzymaj, bo upadnie. Trzymam mocno. A ty co masz dla encyklopedii? Kupiłem pluszowego pieska. On za mną lata, on za mną biega. Z całego świata, on tylko mnie dostrzega. Nie jedna już musiała odchodzić z koszem, gdy namawiała, by z nią na spacer poszedł. Każdego dnia świt się zmierz, tam gdzie ja. Encyklopedio, jak dobrze, że jesteś. Oj, dobrze, że cię złapałam. Zasapałam się od tego biegania. Cześć, mała. Co się znowu stało? Obiegłam pół miasta. Nie mogłam nigdzie kupić czerwonej wstążki w białe serduszka. Może masz jakiś kawałek? Czerwonej w białe serduszka? Przez zupełny przypadek mam. A co? Ty tam masz takiego? O, jak ładnie zapakowane i przewiązane. No tak, to ja już wszystko wiem. Czerwoną wstążką w białe serduszka. Pokaż. Zostaw, bo pogniecisz. Jakby tu powiedzieć, żeby nie skłamać, to walentynkowy prezent dla Arlika. A co to jest? Mogę wiedzieć? Czekoladki w kształcie serduszek. Jak wiesz, Arlik jest straszliwie łakomy i na pewno się z nich ucieszy. A ty co masz dla modusia? Zrobiłam mu na drutach czapkę taką samą jak moja. No wiesz, ta czerwona, którą zabrałam do Zakopanego, ale nigdzie nie było wstążki takiej w serduszka. Doskonały prezent. Ciekawe, co on przygotował dla ciebie. Tego nie wiem. I mam nadzieję, że nie zapomniał. On za mną lata, on za mną biega. Z całego świata, on tylko mnie dostrzega. Nie jedna już musiała odchodzić z koszem, gdy namawiała, by z nią na spacer poszedł. Każdego dnia świt się zmierz, tam gdzie ja. Chłopaki, mamy coś dla was? Tak, mamy, bo dziś walentynki. A co to jest za wielkie pudło? Cześć, my też mamy, a ten drobiazg po środku pokoju to walentynka dla Ogonisi. Dla mnie? Tak, moja myszko, dla ciebie. Prawdziwy telewizor plazmowy. Telewizor? Dla mnie? Plazmowy? A ja mam dla ciebie tylko... Ja bardzo dziękuję, modusiu, ale przecież... Tłumaczyłem mu, na czym polegają walentynki, ale nie chciał słuchać. Ogonisiu, bez względu na to, co teraz myślisz, to musisz go uściskać i ucałować. Przecież to prawdziwe cudo techniki. Modusiu, sprawiłeś Ogonisi wspaniały prezent. Jesteś wielki. Ale ona coś za mało się cieszy. Ona nie może wydusić z siebie ani jednego słowa. Ona nigdy i od nikogo nie dostała takiego prezentu. Daj jej chwilę, aby doszła do siebie. A ty, mała, usiądź w kąciku i już lepiej nic nie mów. Patrzcie, kto tu idzie. Zapraszamy, profesorze.
Witajcie. A co to? Jaki wspaniały telewizor plazmowy. Tak wielkiego to ja jeszcze nie widziałam. A pomoże nam pan go podłączyć i wytłumaczy, jak działa? Z największą przyjemnością. To jak powstaje obraz? Zasada działania monitorów czy telewizorów plazmowych polega na tym, iż znajduje się w nich gaz, który przekształca się w plazmę. Doprowadzamy gazy zawarte w monitorze, czyli ksenon i neon na przykład, do postaci plazmy. Zjonizowane gazy emitują cząsteczki światło ultrafioletowe, które wprowadza się na luminofor, pobudzają one do emisji światło widziane. Mieszanina gazów zawarta w telewizorze plazmowym jest zatrzymywana w malutkich kapsułkach, komorach i to się dzieje w ten sposób, iż na jeden piksel składają się trzy takie kapsułki, trzy komory. Ustawienie luminoforu powoduje to, iż każda z tych poszczególnych komór odpowiada za kolory wyświetlania, czyli czerwony, zielony i niebieski. Z tych trzech kolorów powstaje obraz, dowolny kolor, jaki będziemy chcieli uzyskać. Komory gazu otoczone są z dwóch stron szklanymi szybami. Znajdują się na nich elektrody. Jeżeli na nie doprowadzimy odpowiednie napięcie, spowoduje to, iż gaz znajdujący się w właściwych komorach zostaje zjonizowany, co w końcowym etapie doprowadzi do powstania plazmy. Czy taki telewizor może być podłączony do komputera i pracować jako monitor? Telewizor plazmowy może być używany jako zwykły monitor do naszego komputera. Możemy podłączyć z gniazdka sieciowego interaktywną telewizję. Możemy podłączyć również zestaw kina domowego, oglądać filmy DVD, słuchać muzykę, jeżeli mamy odpowiednie głośniki podłączone do naszego telewizora. Fantastyczne! No, już podłączyłem i powinien działać bez problemów. Nie podoba ci się mój prezent? Szkoda, tak się starałem. Podoba mi się, bardzo podoba. Ja nigdy czegoś takiego nie dostałam, ale dla ciebie miałam tylko czapkę. No to co? Czapka jest bardzo ładna, ale czemu ty płaczesz? Ze szczęścia, Modusiu kochany. Nic z tego nie rozumiem. Jak się pogniewa, to płacze. Jak się obraża, to też płacze. Jak jest szczęśliwa, to także płacze. Przecież w tym nie ma najmniejszego sensu. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.